Cześć, witam Was w drugim materiale, który poświęcony jest pracy ze stawem skokowym. Teraz skupimy się nie na diagnostyce, bo już wszystko wiemy, tylko skupimy się właśnie na terapii, ewentualnie dam pacjentowi mały instruktaż, co może samodzielnie, manualnie zrobić, a w kolejnym materiale będą ćwiczenia, które będą wspomagały naszą pracę, bo pamiętajcie o tym, że oczywiście fizjoterapia fizjoterapią, fajnie, że znajdziemy przyczynę problemu, fajnie, że z tym pracujemy, ale bardzo ważne, żeby pacjent się zaangażował w ten problem i zaczął coś robić samodzielnie w domu, bo taka godzina raz na tydzień, raz na dwa to może być zdecydowanie za mało, więc tutaj też bardzo ważne, taki instruktaż pacjentów jest. Dobra, więc przejdźmy sobie w takim razie do pracy manualnej. Mamy do zrobienia dużo, będziemy poprawiać ruchomość w obrębie stawu skokowego, bo mamy i zaburzenie rotacji, mamy zaburzenie i zgięcia grzbietowego, i zgięcia podeszwowego, i tak naprawdę gorszą pracę wielu mięśni w obrębie stopy i na tym się właśnie będziemy dzisiaj fiksować. Na początku skupimy się na pracy w obrębie mięśnia piórzlewego przedniego, który był wyhamowany niewydolny, czyli przygotujemy sobie stopę przez pracę z przednio-boczną częścią podudzia i wyjdziemy sobie właśnie na grzbietową część stopy. Tu było też dużo problemów w obrębie właśnie mięśni, które będą nam wykonywały zgięcie grzbietowe palców i palucha. Sprawdźmy sobie też tak naprawdę mobilność tkanek tutaj w obrębie piszczeli. No i widzimy, że zaburzenie ruchomości w kilku miejscach jest znaczne. Więc dobra, zacznijmy sobie od pracy z mięśniem piórzlewym przednim. Gdzie ja sobie chwycę, będę parował zgięcie grzbietowe stopy i podeszwowe zresztą też, więc wykonuję sobie maksymalnie zgięcie podeszwowe. Tutaj mogę sobie rozciągnąć przez zgięcie podeszwowe stopy, przez zgięcie palców ten obszar. Wchodzę sobie w obszarze stawu skokowego górnego, wjeżdżam i powolutku, choćby techniką miękko pięścią z masażu tkanek mokich, powoli sobie tą mobilność tego mięśnia będę poprawił i poprawię sobie też ruchomość tkanek nad tym mięśniem. Więc myślę, że będzie to bardzo fajny wstęp. W porządku wszystko? No. A to w sensie czujesz takie ciągnięcie? Tak, mocne ciągnięcie, dobra. Tu jest najgorzej. No właśnie tutaj ten początek jest dość kiepski. Jest takie miejsce na środku i już przy samym kolanie też jest takie miejsce, raczej ruchomość jest mała. Pamiętaj, żeby nie robić tego za szybko, bo wtedy będziemy mieli duże ciągnięcie z poziomu włosów. Ale jako rzeczywiście ta tkanka nam determinuje, jakie to tempo jest, to raczej takiej sytuacji nie ma. Stąd oczywiście do takich technik włosy nie są żadnym przeciwwskazaniem. Jak drugie powtórzenie? O, tu jest kiepsko, no nie? No, czyli początek, środeczek, chwila i już koniec. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jedno powtórzenie. Nawet mogę sobie zacząć trochę wyżej od obszaru właśnie kości stępu. Jak teraz tutaj? Już lepiej. Okej, okay. Czyli trochę lepiej, ale dalej ciągnie. Oczywiście tych powtórzeń prawdopodobnie byłoby wymaganych trochę więcej. Dobra, i to będzie ostatnie powtórzenie. Jak zrobimy sobie to, to możemy przejść trochę, popracować w innym kierunku i uwzględnić właśnie część grzbietową stopy. Super, świetnie, więc możemy przejść i pracujemy sobie teraz z stopą. Utrzymamy sobie zgięcie podeszwowe stopy, palców. Ja mogę się tutaj ładnie zahaczyć i powoli będę, tak drugą rękę sobie przytrzymam pod udzie. W porządku? Skurcz. Skurcz, dobra. Chwila przerwy. Gdzie ten skurcz był? Podeszwę? Dobra. Sprawdźmy jeszcze raz, czy będzie. W porządku? Jest ok. Dobra, i powoli sobie miękką pięścią tym razem, znaczy przepraszam, nasadą ręki opracuję ten obszar, tak? Także technika z masażu tkanek mokich, takie klasyka, klasyk. Dobra. Wszystko w porządku? Czyli ta ruchomość też jest tutaj, tak? Dobra. Czyli jak widzicie, taka dość globalna technika na całą stopę, na palce, na kości stępu, śródstopia. Niewielkie tempo. Dobra.
wykonał zgięcie podeszwowe. No i w pierwszym materiale widzieliśmy, że jeszcze przed chwilą tak naprawdę, bo to było przed chwilką, było ograniczenie ruchomości, a tutaj widzimy, że zgięcie podeszwowe jest już na podobnym poziomie, tylko po kilku powtórzeniach pracy z mięśniem podeszwowym przednim i tutaj grzbietową częścią stopy. Dobra, mieliśmy też znaczne ograniczenie zgięcia grzbietowego, więc zacznijmy sobie chwilkę właśnie pracę z częścią podudzia, tylną częścią podudzia, a później chwilę skupimy się jeszcze na grzbietowej części stopy. Ok, macie, połóż na chwilę na brzuchu, tak żeby stopy były poza leżanką. Tutaj popracujemy sobie z tylną częścią podudzia. Dobrym pomysłem będzie praca w ten sposób, że pacjent wykona zgięcie grzbietowe stopy, utrzymaj tak, ciągnij palce do siebie, utrzymaj taką pozycję. Chociaż chwilkę, czekaj, rozluźnij. Jeszcze sobie sprawdzę ruchomość tkanki. Bardzo kiepska ruchomość dogłowowa, więc ja będę w tym kierunku pracował. Wykonaj zgięcie grzbietowe. Ok. I od razu wjeżdżę sobie i tak samo techniką miękkiej pięści. Powoli przejadę sobie po tylnej części podudzia. Mieć taka globalna praca, bo tu rzeczywiście mięsień brzuchaty, łydki bierze udział. Piszczelowy będę pracował. Piszczelowy tylny, płaszczkowaty, więc sporo struktur. Tak samo zginacze palców i palucha też tam się gdzieś pod moimi rękami na chwilkę znajdą. W porządku? No, w porządku. Trochę ciągnie. Dobra, rozluźnij tutaj stopę. Chwilka przerwy. Dobra, jeszcze raz zgięcie grzbietowe. I palce, i paluch. Utrzymaj taką pozycję. Ja mogę nawet tutaj dwoma rękoma sobie fajnie się wkleić i powoli to opracować. Być może praca, jeszcze raz zgięcie grzbietowe, im technikami, tak jak przed ramię czy na nadręki, też by się to nam fajnie sprawdziła, ale ta miękka pięść mi się tutaj bardzo dobrze wpasowała, więc już wykonam technikę tylko i wyłącznie włączynią, chociaż być może nasada tutaj przy Achillesie też by się fajnie spisała. O, świetnie. W porządku? Dobra. Dobra. To, co będziemy robić teraz po grzbietowej, po tylnej części podudzia, to rozpracujemy sobie podeszwę stopy. Bardzo fajnie to się robi, kiedy pacjent leży sobie na pleckach, więc na chwilę poproszę Cię, by się przekręcił na plecy. Zgięcie grzbietowe stopy. To jest bardzo fajna pozycja do pracy z podeszwą. Ja mogę sobie ufiksować tutaj jeszcze palce. Wkleję się tak naprawdę i znowu miękką pięścią opracuję sobie bardzo fajnie podeszwę. Od palców do pięty i to będzie tak naprawdę kontynuacja, dlatego że tylna część podudzia, jak i podeszwa wchodzą w wkład tylnej taśmy mięśniopowięziowej, więc pracując z podeszwą mam wpływ na rozluźnienie podudzia, jak pracuję sobie z podeszwą stopy mam wpływ na rozluźnienie podudzia, a z podudziem na podeszwę. Dobra, średnio trochę, no nie? Odczucia. No, tu jest dużo napięć pod palcami, to bardzo fajnie jest wyczuwalne, natomiast może to nie być jakoś wybitnie przyjemne dla pacjenta. I już, jak mamy taką sytuację, to tutaj choćby praca, automasaż piłeczką kauczukową byłaby naprawdę bardzo dobrym pomysłem. Mogę sobie też popracować na krótki dźwignik, będzie mi niewygodnie, gdzie łokieć przykleję sobie do kolca biodrowego przedniego górnego i powoli sobie to w ten sposób właśnie opracuję. Dużo napięć, szczególnie w centralnej części podeszwy stopy. To rozpracowujemy. Oczywiście skupiamy się tam, gdzie tego napięcia i tej sztywności jest na więcej. Dobra. Z racji tego, że mieliśmy tutaj napięcie tylnej taśmy mięśniopowięziowej, mieliśmy ograniczenia zgięcia grzbietowego i prawdopodobnie będzie też ograniczenia ślizgu do grzbietowego w tym obszarze, to zrobimy sobie bardzo prostą technikę mobilizacji
tutaj naszego stawu skokowego. A co my zrobimy? Pacjent przesuwa się blisko krawędzi leżanki, choć bliżej do mnie trochę. Dobra, tu jest tak, o, wystarczające ustawienie. Teraz tak, co ja będę robił? Ustawię się w ten sposób, żeby swoje podłudzie przykleić tak, żebym wykonał maksymalne zgięcie grzbietowe stopy. I teraz tak, ustawiam stopę do maksymalnego zgięcia grzbietowego, do maksymalnej pronacji i delikatnego ślizgu. Czyli ja swoją ręką pcham, można powiedzieć, za kości stępu, kości śródstopia, które pchają kość skokową, kość piętową i wykonuję ślizg dogrzbietowy w obszarze stawu skokowego górnego. Czyli chwyt, pronacja, ślizg. I tych ślizgów sobie kilka wykonam. I to będzie bardzo fajny wstęp do tego, żebym za chwilę popracował sobie z więzadłami stawu skokowego po stronie bocznej, bo już po pierwszym materiale wiemy, że to tam jest przede wszystkim problem. Jeszcze raz, zgięcie grzbietowe, pronacja i maksymalny tutaj ślizg. I na początku było sztywnie, ale nawet po kilku powtórzeniach nam to zaczęło trochę lepiej. Hop, ślizg. I kilka takich powtórzeń właśnie też. Zgięcie grzbietowe, pronacja, ślizg i powrót. Oczywiście maksymalne zgięcie grzbietowe, maksymalna pronacja, stąd wykorzystujemy ciężar ciała swój do wykonania tego ruchu. Super, dobra. I teraz zrobimy, to skupimy się na pracy z boczną stroną stawu skokowego. Prosimy pacjenta, żeby położył się na boczku, żebyśmy mieli doskonały dostęp tam, czyli bok prawy. Układamy sobie nogę w ten sposób, żeby ładnie nam leżała, tutaj pięknie przyklejone było podłudzie do leżanki. Zgięcie grzbietowe tutaj, maksymalne. Stabilizacja, rozluźni się maciek. I będę pracował właśnie z tymi tutaj obszarami więzadłowymi, które tak naprawdę rozciągają się od kostki bocznej, dokładnie od strzałki tutaj do tak naprawdę bocznej krawędzi kości piętowej. Więc dużo pracy na początku bardziej globalnie. W porządku? Tak. Okay. I mogę sobie pracować tutaj trochę mniejszymi powierzchniami. Miękka pięć trochę zbyt duży obszar zajmuje, ale już praca paliczkami, bardzo fajnie to się będzie sprawdzało. O, tu mamy dużo, dużo napięć w obrębie kostki bocznej. Rozpracowujemy. Czy nawet opuszkami palców. Wślizgujemy się, pracujemy sobie przy kostce bocznej, w stawie skokowym, w obrębie Achillesa po bocznej stronie, więc takiej dużo tutaj lokalnej pracy, żeby to wszystko fajnie porozluźniać, poprawić elastyczność, poprawić ukrwienie. O, tu jest najgorzej, więc możemy nawet się zatrzymać chwilkę, wybrać luz tkankowy i poczekać na rozluźnienie. Możemy spokojnie dychać głęboki wdech, wydech, bo oczywiście jak mamy duże, tak naprawdę jakieś wyciszone problemy tam, to już jak wejdziemy tam rękoma, to może być niespecjalnie fajnie. I to jest coś, co na pewno dam pacjentowi, żeby samodzielnie tutaj rozpracował. Ja widzę tutaj takie dwie główne rzeczy, które warto byłoby zrobić. To jest właśnie praca samodzielna z boczną stroną. Za chwilę Wam pokażę, jak to możecie zrobić. To jest mega proste. I praca z tylną częścią podłudzia, bo to też u Maćka jest dość mocno problematyczne. To na tych dwóch elementach się byśmy skupili. Jak odczucia teraz? Lepiej. Lepiej. I tam się powinno fajnie wyciszyć. Pacjent będzie samodzielnie też sobie to praktykował, żeby to rozluźnić. Ja mogę też ewentualnie rozszerzyć swoją pracę do pracy z boczną stroną, do grupą mięśni strzałkowych. Po bocznej stronie też sobie możemy chwilę popracować, o ile była ona problematyczna. U Maćka akurat było zwiększone napięcie. Mięśnie strzałkowe, dokładnie strzałkowy długi kompensował gorszą pracę innych struktur w obrębie stopy. Dobra. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Dobra, rozluźnij się. Ok.
mamy tutaj załatwiony temat jak na razie. I teraz tak, co mamy zrobić? Za chwilę sobie sprawdzimy, czy te nasze mięśnie będą działały. Albo może od tego zaczniemy. Połóż się na plecy. Tak, żeby pięty był poza leżanką. Dobra. Słuchajcie, jeżeli zrobiliśmy dobrą terapię, a nawet taka, która była trochę za krótka, to już powinienem się przełożyć chociaż częściowo na poprawę czy mobilności, czy reaktywności mięśniowej w tym obszarze, więc coś się powinno zmienić. Weź zgięcie grzbietowe, wykonaj mocne. O, to jest fajne. Trzymaj mocno. I tutaj się okazuje, że nawet ten twój paluch po tej pracy, to nawet tej mocy jest więcej, co jest ciekawe. Bardzo fajnie się przełożyło. Jeszcze byśmy pracowali, bo to nie jest do końca wszystko skończone. To nie jest... Oj, paluchy nawet. Super. No, tak to jest właśnie, jak się pracuje z młodymi ludźmi. To jest reakcja bardzo szybka i fajna. Dobra, podeszwa stopy. Tu już sprawdziliśmy wcześniej, ale widzimy, że zaczyna nam to pracować dość symetrycznie, fajnie, rozluźni się. I mogę sprawdzić dwa kluczowe mięśnie, które mnie interesowały. Mięśnie piszczelowy przedni, trzymaj. Trzymaj mocno. O, jest wydolny i nawet miękki, elastyczny, więc on będzie działał prawidłowo. Piszczelowy tylny, utrzymaj. Trzymaj mocno. Mocno. I też jest reakcja lepsza. No i zobaczmy jeszcze ewentualnie tutaj bioderko, czyli naprężasz, utrzymaj pozycję. I to będzie dobra praca. Super, rozluźni się. I pośladkowy średni, utrzymaj taką pozycję. Bardzo dobrze. Idziemy w bardzo dobrym kierunku. Oczywiście to nie jest wszystko. Tutaj tych problemów w obrębie stopy jeszcze mamy kilka. Oczywiście, jeżeli przełożyło się to na pracę biodra, to i tak samo na pracę choćby kończyny po stronie przeciwnej, to co było w materiale numer 1. Dobra. Zacznijmy sobie od takiej prostej edukacji, jak pacjent może sam to rozluźnić, jeśli chodzi o tylną część podudzia. Weźmiecie klęk podparty, tak żeby stopy były poza leżanką. I teraz w tych miejscach, gdzie wiemy, że tego napięcia było najwięcej, a była to oczywiście noga lewa, to tak, ten problem dotyczy przede wszystkim tak tej strony Achillesa, no i tak gdzieś powiedzmy dolnej części podudzia. Więc tak, tym kolanem chwytasz sobie za, możesz sobie tak naprawdę wjechać i popracować, spróbuj poszukać sobie takich miejsc, które są najbardziej napięte. Jak tam? Jest coś? No i tak samo wtedy wykonujemy delikatne ruchy góra, dół albo nawet zatapiamy się, wtapiamy i czekamy sobie na rozluźnienie. Jak chcecie wjechać głębiej, kolano bardziej zginamy i wjeżdżamy sobie, tak naprawdę wykorzystujemy nasze kolano jako taki masażer. Dobrze robić sobie to na jakimś miękkim dywanie, ewentualnie podłóżcie sobie coś pod podudzie, pod kolano, bo jest niewygodnie. Stopa oczywiście może być w skróceniu takim, wtedy też wejdziecie sobie trochę głębiej. Ważne, żeby się samodzielnie tej stopy nie napinali. To jest pierwsza rzecz, którą możemy samodzielnie sobie tutaj zrobić, jeżeli macie problem z tylną częścią podudzia, co będzie objawiało się często ograniczeniem ruchu zgięcia grzbietowego, czyli tego ruchu palce do siebie. Dobra, usiądź sobie wygodnie, zwieź sobie nogi w tamtą stronę. Teraz będziemy pracować z boczną stroną stopy. Oczywiście terapia jest prostsza do wykonania, więc jak macie kogoś, kto może Wam tą część rozluźnić, czyli wtopić się przy kostce bocznej, rozpracować tak jak robiłem to ja, to fajnie, jakbyście kogoś wykorzystali. Jak nie, to możecie oczywiście zrobić to samodzielnie, tylko że będzie to trochę trudniejsze, będzie trzeba się trochę nagimnastykować. Ale możemy sobie usiąść, przyciągnąć stopę do siebie, wykonać zgięcie grzbietowe i drugą ręką, a tak, jedną ręką stabilizujemy, tak, a drugą ręką pracujemy sobie i rozluźniamy ten obszar przy kostce bocznej. Oczywiście szukacie najbardziej wrażliwych miejsc, najbardziej problematycznych, najbardziej bolesnych, najbardziej napiętych pod palcami, oczywiście, jeżeli macie jakieś fajne czucie w palcach i sobie to rozpracowujemy. Możemy zrobić sobie przerwę, rozluźnić i trochę popracować właśnie, czy to po tej stronie przedniej kostki, czy tylnej, czy bardzo ważne, pod kostką boczną sobie to bardzo fajnie rozluźnić. Oczywiście jest wiele możliwości, jak możemy to zrobić. To jest jedna z... Jak macie inną możliwość, że po prostu usiądziecie w jakiejś fajnej pozycji i rozpracujecie ten obszar, nie ma problemu, możecie to robić. Natomiast ta pozycja też jest
też jest niezłe. Sobie z tym obszarem właśnie będziemy tutaj pracować, rozluźniać, czy to blisko kostki, czy blisko pięty. To byłyby takie dwie kluczowe rzeczy, które bym u Maćka zrobił. Oczywiście może być tak, że ktoś ma problem z przednią częścią stopy, albo z boczną stroną stopy, albo z środkową stroną stopy, więc tutaj trzeba sprawdzić indywidualnie, ale przy urazach skrętnych stawiskowego jest to najczęściej uraz supinacyjny, stąd właśnie praca z boczną stroną będzie kluczowa dla wyciszenia receptorów w tamtym obszarze i spowodowania, że nie będzie ten problem przenosił się na inne części naszego ciała. Więc bardzo fajna sytuacja. Będzie oczywiście odcinek numer 3, gdzie będzie ewentualnie kilka ćwiczeń, które możecie aplikować sobie, żeby poprawić tutaj ruchomość, percepcję, stabilizację w obrębie stopy, więc będzie to bardzo fajna, spójna całość. Ja tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach poświęconych pracy z naszym ciałem.